Cześć wszystkim, witam Was ponownie w kolejnym Hedyblogu. Hedyblogu z kolejnego wyjazdu wakacyjnego, co myślałem, że się nie zdarzy. Nie spodziewałem się, że będzie kolejny vlog wakacyjny, ale witam Was serdecznie w kolejnym Hedyblogu wakacyjnym. Początek nagrywam dnia drugiego, więc najpierw krótkie streszczenie co było. Jestem z moimi rodzicami w okolicach Gór Stołowych i zwiedzamy sobie różne te miejsca okoliczne. Pierwszego dnia nagrywałem to wszystko, więc sobie zobaczcie. Weszliśmy na Szczyniec. Szczyniec to jest jeden szczyt, zbiór szczytów chyba, na którym kiedyś byłem, 4 lata temu pamiętam byłem i weszliśmy na niego po raz jeszcze. Także teraz zobaczycie nagrania wszystkie z wchodzenia na Szczyniec, także zapraszam do oglądania. Zobaczymy, czy się wcisnę. Dobra, wszedłem jakoś. Się udało. Ciężko, ciężko, mało miejsca, ale się wdrapujemy. I zeszliśmy. Szczyniec zajczony. I to się wszystko działo w dniu pierwszym, czyli wczoraj, dzisiaj mamy dzień drugi. I jesteśmy obecnie w Radkowie, czyli w miejscu, gdzie mamy nocleg. Jest hotel, to jest naprawdę bardzo ładny, bo powiem, wygląda to tak. Szkoda, ja sobie siedziałem przed chwilą na takich, widzicie, krzesełkach. I to wygląda naprawdę bardzo ładnie wszystko. To jest naprawdę przekozackie. Na przykład teraz wam chcę właśnie troszeczkę pokazać, bo warto by się tutaj sobie zobaczyć. To jest na przykład takie fajne lustro. O, wygląda ono tak, siema. Dla nas spoko. I dalej tutaj jest jeszcze, o, już wiem, właśnie jest takie miejsce fajne, gdzie można sobie usiąść. To ja tam sobie na chwilkę wejdę i usiądę. Ciągle światła się zmieniają, raz się palą, raz nie. Zresztą przed chwilą widzieliście, o, tutaj na przykład jest takie miejsce i tu sobie można spokojnie usiąść. Idę dalej jeszcze na dole, bo też jest bardzo ładnie. Z tego co słyszałem, podobno to jest jakiś stary dosyć budynek, który został odrestaurowany i przerobiony gdzie na obecny hotel. Tutaj jest jeszcze jedno lustro, tak jak wcześniej, a jest takie coś, zobaczcie. Taka oto sadzaweczka. I to wygląda sztosik. Dobra, jeszcze ogródek wam pokażę. O, wygląda to mniej więcej tak. I to jest chyba wszystko, co tutaj miałbym wam pokazać. Więc tak, prawdopodobnie jeszcze dzisiaj będziemy iść na Błędne Skały, jeszcze jakieś takie miejsce, więc tam też pewnie robię ujęcie, tak jak ze Szczenica. I dalej to nie wiem. Jak coś, to wiadomo, będziecie widzieć. Mamy tak trochę stromo, ale wydaje mi się, że już niedużo zostało. Chyba będziemy za jakąś chwilę na górze. Staliśmy i zaraz wchodzimy na szlak. Znowu się trzeba schylać i przechodzić przez ciasne. Uwaga! Dobra, udało się. Okay.
idziemy powoli znowu przez przesmyk. Teraz już jest ciężko, ale chyba się udało ponownie. Kolejny przesmyk się udało. Było jeszcze kilka przesmyków potem, ale w końcu wyszliśmy. Minęło kilka godzin, zeszliśmy z Błędnych Skał, koniec końców i jesteśmy tutaj, na tak zwanej pasterce, która, z tego co widziałem, to jest podobno koniec świata. Taki był napis, że niby to jest koniec świata. I uznałem, że to jest świetne miejsce, żeby zakończyć ten odcinek, także to już było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, a w komentarzu napiszcie cokolwiek. Nie wiem, też może po prostu jakichś vlogów, filmów i tak dalej. Cokolwiek napiszcie. Dzisiaj w sumie nie ma jak zbytnio napisać propozycji kolejnych odcinków, bo z vlogami to już nie wychodzi. Jak gdzieś pojadę, to jest. Albo jak coś wymyślę do gadania. Także piszcie cokolwiek w komentarzach. No i to tyle. Widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.